W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyła się 20. edycja wojewódzkiego konkursu rachunkowości. W szranki stanęły reprezentacje 6 szkół. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie był miejscem zmagań 20. edycji wojewódzkiego konkursu rachunkowości, w których udział wzięło 6 reprezentacji. Oprócz gospodarzy wystartowały szkoły z Kartuz, Tczewa, Chojnic, Gdańska i Żukowa. Cieszy mnie to, że dotarliśmy już do tej 20. edycji. Jest to o tyle dla mnie miłe, że akurat w tej szkole ja ten konkurs rozpoczynałem. Pierwszą edycję, drugą, było to lata temu. Czas szybko zleciał, mamy już edycję 20. Czyli tradycja jest tutaj kontynuowana, no, z pożytkiem dla wszystkich. Dla lokalności społecznej, dla szkoły i dla uczniów przede wszystkim, bo robimy to wszystko dla nich. Dzięki takim konkursom jesteśmy w stanie wyłonić najlepszych naszych absolwentów, którzy później idą na rynek pracy i my jako przedsiębiorcy, których jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy do czynienia z grupą młodych ludzi, którzy bardzo aktywnie funkcjonują w naszym społeczeństwie księgowych. Udział w wojewódzkim konkursie rachunkowości to dla uczniów i uczennic spore wyzwanie. Jednak jak się dowiedzieliśmy, na tym etapie znalazły się jedynie osoby, dla których rachunkowość to nie tylko kierunek edukacji, ale przede wszystkim pasja. Od małego bardzo lubiłam siedzieć w fakturach i tych różnych rzeczach. Gdzieś tam od mamy bardzo poszło to moje zamiłowanie, przez co poszłam tutaj do szkoły i właśnie chciałabym się kształcić dalej w tym kierunku. Na pewno chcę się sprawdzić to w pierwszej kolejności, ale też jakbym zajęła gdzieś wyżej miejsce, to na pewno byłoby też fajnie. Przy ciągle rozwijających się nowych technologiach wiele gałęzi usługowych zostało w pewien sposób wypartych z rynku pracy przez sztuczną inteligencję. Jak się okazuje, księgowość jest jedną z tych branż, której to nie grozi. Księgowy zawsze będzie tą osobą, która będzie potrzebna na rynku pracy. Ponadto księgowego nie zastąpi sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja pomoże. Ja jestem na etapie swojego życia zawodowego takiego, że przeszłam różne hierarchie, a mianowicie od tej strony, gdzie zaczynaliśmy na pracę na papierku, wtedy jeszcze, kiedy komputerów nie było. Komputery się zrobiły, a my dalej jesteśmy potrzebni. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Wiemy wszyscy, jaki mamy system prawno-księgowy. Od wielu lat słyszymy, że system się uprości. Chyba jest wręcz odwrotnie. Zamiast problemów ubywać, wiemy, że ich przybywa, więc potrzebna jest do tego ogromna wiedza i dużo umiejętności praktycznych. Pierwsze miejsce w 20. wojewódzkim konkursie rachunkowości zajął Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Podium uzupełniły reprezentacje z Tczewa oraz Chojnic.